Siemano wszystkim, z tej strony Konrad User i w dzisiejszym filmie zajmiemy się linearnymi przełącznikami mechanicznymi. Mam przed sobą 8 sztuk przełączników. Są to Cherry Red oraz Black, Kyle Red i Black oraz Gateron i Gritech w takich samych kolorach, czyli 4 główne switche 4 różnych producentów. W kolejnym filmie z serii przeglądu przełączników zajmiemy się klikającymi, ale wracając do tematu, przełączniki Red oraz Black nie dają naciskającemu żadnej informacji o tym, kiedy przełącznik zarejestrował wciśnięcie i ze względu na to do testów użyję diody LED, która zapali się w momencie, gdy podłączony do niej przełącznik zarejestruje wciśnięcie. W teście tym sprawdzę, jaki nacisk wymagany jest do zarejestrowania wciśnięcia przez dany przełącznik oraz na jakiej wysokości owa rejestracja występuje. Większość przełączników ma travel distance, czyli tą odległość, jaką może przebyć klawisz, równą 4 mm. Z uwagi na co rejestracja najczęściej występuje po wciśnięciu klawisza do połowy, czyli o 2 mm. Nie jest tak na przykład w przypadku przełączników Cherry MX Speed, które są przy okazji niższe, ale o tym może kiedyś. Na koniec zaś rozbiorę dla Was kilka switchy, żeby ocenić różnicę w budowie wewnętrznej. Zaczynajmy. Najpierw przejdę do sprawdzenia, na jakiej wysokości dochodzi do rejestracji wciśnięcia w przełącznikach. Według mojej suwmiarki ich całkowita wysokość wynosi 18 mm i waha się najwyżej o 1/10 mm. Więc jeśli dioda zapali się, kiedy odczyt na mojej suwmiarce w miarę wciskania wyniesie 16 mm, będzie to oznaczać, że do rejestracji doszło po wciśnięciu o 2 mm. W przypadku switcha Cherry Black dioda zapala się po wciśnięciu switcha o 2,2 mm. U przełącznika Kyle Black do włączenia diody doszło po przebyciu przez switch równych 2 mm. I tak samo było w przypadku przełącznika Gritech. Natomiast Gateron rejestracji dokonał 1,8 do 1,9 mm poniżej górnego martwego punktu. Pora przejść do przełączników czerwonych. W przypadku Cherry po 2 mm od góry dioda zapala się. Zaś w moim Kylu odległość ta wyniosła zaskakująco jedynie 1,5 mm. Wynik Gritecha był taki sam jak Cherry, zaś do aktywacji Gaterona, co zaskakujące, doszło przy odległości 1,5 mm, tak samo jak w przypadku Kyla. Mając tą część za sobą, pora przejść do testu wagowego. Moja waga ma metalową powierzchnię, a switche będę podłączał krokodylkami, więc żeby test w ogóle mógł się udać, zaklejam powierzchnię mojej wagi taśmą klejącą, żeby przestała przewodzić prąd i na wadze mogę położyć pierwszy switch. Jest to Cherry Red, w którego przypadku wciśnięcie jest rejestrowane przy nacisku około 42 gram. Następny w kolejce jest wariant Kyla, do którego aktywacji, bardzo podobnie jak w Cherry, dochodzi przy nacisku około 43 do 44 gram. Jest on może odrobinę cięższy do wciśnięcia od swojego wiśniowego rywala, jednak nie wydaje on mi się chodzić aż tak gładko, o czym wspomnę na końcu. Wariant Gritecha wciśnięcie zarejestrował przy nacisku około 48 gram, natomiast Gateron jest rekordowo łatwy do wciśnięcia i następuje ono przy nacisku około 39 gram. Przejdę teraz do przełączników czarnych. Kyle aktywuje się przy mniej więcej 70 gramach nacisku, Gritech Black aktywuje się przy 75 gramach nacisku, u wisienek jest to 65 gram, natomiast wariant Gaterona jest jak cięższe redy i aktywuje się w okolicach 45 gram. Znacie wyniki, pokażę Wam je jeszcze raz na ekranie. Wiedzcie, że nie jest to test profesjonalny, ale dokładny wystarczająco, żeby stwierdzić, co się wciska ciężej, a co lżej. Przejdę teraz do rozbiórki czerwonych przełączników marki Cherry, Kyle oraz Gateron, co byście mogli ocenić ewentualne różnice i w międzyczasie dam Wam kilka uwag. Ze wszystkich przełączników czerwony wariant Gaterona w moim odczuciu jest o dużo bardziej gładki niż jakikolwiek inny switch, a jego wciskanie sprawia najwięcej frajdy. Od samej góry do dołu jest to uczucie płynne, przywodzące na myśl dokładne, spokojne i równomierne smarowanie kanapki masłem. Ale serio, w innych switchach słychać albo nawet czuć sprężynę. To widać, słychać i czuć. Natomiast u Gaterona jest ultra gładko. Do wszystkich, którzy się teraz oburzają, że Cherry jest najlepsze i co ja tu w ogóle opowiadam, mogę pocieszyć, że jeśli chodzi o płynność, też wypada ono bardzo dobrze. Natomiast nieco większe chrobotanie dane mi było zauważyć w moim wariancie przełącznika Kyle. Nie zrozumcie mnie źle, nie jest to coś, co będzie w użytkowaniu przeszkadzać, ani nie sprawi od razu, że switch jest zły. Po prostu tak jest moje odczucie i wielu z Was może nawet nie zauważyć tych różnic.
Natomiast jak chodzi o switche czarne, to niewiele ludzi interesuje się takimi klawiaturami, a ich wartość jest mniejsza, więc pewnie będą was mniej obchodzić. Wszystkie te switche według mnie chodzą bardzo podobnie i nie widzę jakichś znaczących różnic. Natomiast wrócę teraz do rozbiórki. Na pierwszy rzut oka widać, że switch Kyla ma nieco inną budowę, z powiedzmy podwójnymi zatrzaskami, natomiast ta część, która chodzi w górę i w dół przełącznika, jest w wersjach Kyla i Gaterona nieco odchudzona względem Cherry, a sprężyny mają różny kolor, co sugeruje, że są wykonane z różnych metali oraz różnią się długością i ilością zwoi. Szczerze, design przełączników jest bardzo prosty i nie ma między nimi wielkich różnic. Na koniec zostawię was z kilkoma klipami slow motion, które jak ten film nagrałem moim GoPro. I widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się ciepło.